Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Rejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj zajmiemy się jednym z dwóch nowych eventów, a dokładnie event z Rage Trunksem na poziomie Super, także znajdźmy go tutaj sobie na dole. Gdzie on jest? O, dokładnie. Miracle Sword of Light, także bierzemy się do roboty. Event jest oczywiście na dwóch poziomach trudności, Z-Hard i Super. Z-Hard za 40, Super za 50 staminy, jak widzicie. Z-Hard bodajże daje 2 medale, Super daje standardowo 7 medali. Także tak wyglądają te medale, tutaj macie pokazane. To jest oczywiście ten nowy Intelligence Trunks, którego można zdobyć z summonów. I tutaj inne Trunksy, które dostały do Kana. Ten Trunks mi wyleciał, także dostał do Kana od razu. Super, idealnie w sumie. Oczywiście za każdą z tych plansz dostajecie po jednym orbie, po jednym DS-ie jednorazowo, czyli jeden kamień za jedną misję, razem dwa. Także przejdźmy sobie już do misji, zaraz wam opowiem, co tam się dzieje takiego ciekawego. Ja sobie zrobię tę misję Teamem Extreme, ponieważ no, lubię Team Extreme, jest aktualnie chyba moim najsilniejszym teamem. I do tego tutaj jest takie coś, że jeżeli dwie postacie mają link odpowiedni, to wtedy robią większy damage dla temu Trunksowi, temu bossowi. Także już wam mówię, takie postacie jak ten nowy Zamasu do wydropienia, Goku Black Rose, Black Goku zwykły, Zamasu Strength, Zamasu fizyczny, którego możecie dropnąć z eventu. I tam jeszcze na przykład nowy Trunks, Trunks fizyczny, Trunks Tech, Trunks Strength, którego można farmić i jeszcze paru innych Trunksów, Mei, Gohanów i Androidów mniej ciekawych, zadaje większy damage, ale głównie chodzi nam na przykład o Goku Black Rose, Fusion Zamasu i Black Goku zwykłego. Oni tutaj robią większy damage i to będzie takie, myślę, kluczowe. Weźmy sobie itemki, tą babę zmienimy na jakąś obronę, może jeszcze jedną. O, weźmy sobie Kinkiamę, niech będzie. Ok, dwa itemki leczące, dwa do obrony. Team wygląda tak jak widzicie, dwa razy Goku Black Rose. A więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o event Trunksa, to składa się z 5 bossów. 5 różnych przemian Trunksa, wszystkie po kolei. Ostatnia forma ma jeden pasek i ten Trunks zaczyna liczenie, coś w stylu Golden Freezy. Także po prostu bardzo szybko musicie go pokonać, żeby nie zginąć. No, powiem wam, że ta misja jest o wiele, wiele łatwiejsza od Fusion Zamasu, od razu mówię. Także no, o wiele łatwiej się ją robi niż Fusion Zamasu, chociażby dlatego, że Fusion Zamasu bije więcej, bardzo często robi super ataki. Nie wiem, czy to jest normalne, czy po prostu ja miałem takiego pecha, ale no, często robi super ataki. A tutaj Trunks nie za bardzo i raczej jest łatwo. Także ok, jak widzicie, tutaj mamy ten link, gdzie po prostu palą się dwie postacie, czyli Goku Black Rose i Black Goku zwykły. Czekajcie, tylko drzwi szybko zamknę. Ok, kontynuujemy nasz event. Sorry za to. Dobra, także mamy Goku Black Rose. Tutaj niech będzie dla Black Goku więcej orbów, będzie większy damage. No i Buhan. Buhan standardowo może mieć obojętnie ile orbów, ponieważ i tak mamy full życie, więc nas na razie nie uleczy. 1 300 000 na hita padł, nawet krytykala nie było. Także pierwszy stage już poszedł, jeszcze 4 do końca. No tutaj troszeczkę gorzej, ponieważ mamy... jakby to tak zrobimy? Okej, no niech będzie tak, żeby po prostu ominiemy sobie cały damage. Poświęcimy tutaj troszeczkę androidy, że będą się pojawiać rzadko. Ale no chociaż nie dostaniemy jakiegoś większego damage'u, ponieważ Golden Freeza blokował aż 2 ataki. Boom, 170 000,
Teraz nie będziemy mieli przewagi typu, więc damage nie będzie za duży na pewno. 230 tysięcy i zobaczymy, jak sobie androidy poradzą. Obstawiam 150-200 tysięcy. I jak to wygląda? 123, no czyli jeszcze mniej. Ok. No i tutaj niestety to jest właśnie najcięższy wybór. Ponieważ są trzy świetne postacie i nie wiem, którą wywalić. No ale niestety oni muszą być razem, więc Omega idzie w odstawkę, trudno. I tutaj już raczej powinien być koniec. Jeżeli Black Goku go nie wykończy, to pewnie Omega dobije. Zobaczymy. Ok, critical, ponad milion. No to ładnie. I mamy trzeci stage, czyli znowu mamy strength Trunksa. Zróbmy coś takiego, dokładnie. Odnowimy sobie troszeczkę życia, prawie full. I jeszcze Golden Freeza blokuje, więc nie ma problemu z damage'em. Event jest naprawdę, jak widzicie, prosty, a szczególnie szczególnie jest łatwiejszy od Fusion Zamasu, tak jak już mówiłem. Podejrzewam, że ten event można spokojnie zrobić na wiele sposobów, praktycznie wszystkimi teamami, z byle jakim Gat Leaderem możecie zrobić ten event. Tutaj jak widzicie po kolei macie różne typy, różne kolory, różne typy, więc nie ma takiego, że jeden team jest lepszy, drugi gorszy, ponieważ no raz macie przewagę, a raz przeciwnik ma przewagę typu, także tak to mniej więcej wygląda. To jest już czwarty stage, o ile się nie mylę. Jeszcze sobie zerknę tutaj. Tak, czwarty stage, czyli przedostatni, czyli to jest praktycznie ta najcięższa walka, ponieważ później mamy ostatni, piąty stage, additional super attack, świetnie. Czyli razem ponad milion. 1 600 000. Wow. No to Black Goku tutaj się pokazał z jak najlepszej strony. Ok. I jest ostatni stage, tak jak mówiłem, gdzie mamy liczenie i po prostu trzeba szybko go pokonać. Bodajże liczy od 3 w dół, tak jak Golden Freeza. Tak, dokładnie. Ale to jest jeden pasek, więc te postacie sobie bez problemu poradzą. Czyli Trunks ma troszeczkę ponad 500 tysięcy, jak widzieliście. 550, 540 tysięcy życia stawiam. Po prawej go mi się udało go zdjąć na hita. Także... okej. I skończyliśmy. Jak widzicie, event był bardzo prosty. Nie ma większego problemu z tym eventem. 7 medali zdobytych. Bez żadnego problemu. Następny filmik będzie Fusion Zamasu. Także zostawcie lajka pod filmem, jakiś komentarz, co myślicie o tym evencie. No i oczywiście subskrybujcie kanał i wbijajcie na moją grupę na Facebooku. Grupa się nazywa Saiyanie Leito. Po lewej stronie macie link lub wszystkie potrzebne linki są zawsze w opisie pod filmem. Także dzięki, trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć.